Witam Państwa, zapraszam na debatę Woda Bydgoska, a skoro mamy grudzień 2023 roku, to nie może zabraknąć w naszej debacie rozmowy o projekcie modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej w mieście, której autorem są miejskie wodociągi i kanalizacja w Bydgoszczy. Stąd też witam Państwa ekspertów. Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu MWiK w Bydgoszczy. Dzień dobry. Mariola Szpoper, kierownik działu realizacji projektu MWiK w Bydgoszczy. Witam serdecznie. Jakub Wysocki, inżynier kontraktu MWiK w Bydgoszczy. Dzień dobry. I Szymon Czapiewski, przedstawiciel wykonawcy. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Zanim powiemy, jak ten projekt został sfinalizowany, bo to jest właściwie podstawa naszego dzisiejszego spotkania, to odpowiedzmy najpierw, panie prezesie, na to pytanie, co konkretnie ten projekt deszczówki zawierał. Projekt modernizacji i rozbudowy systemu deszczowego w mieście składał się z dwóch komponentów. Pierwszy, renowacja istniejącej sieci. Wykonaliśmy renowację 90 km, mamy nową sieć, służyć będzie nam przez kilkadziesiąt lat. Drugi komponent to zbiorniki i obiekty o różnej funkcji, które wbudowaliśmy w istniejący układ sieci kanałów, aby zapewnić wymaganą przepustowość i retencję. Projekt obejmował sporo inwestycji. Projekt zawierał dokładnie 108 obiektów. 37 obiektów zostało już wykonanych wcześniej. 71 obiektów realizowaliśmy w drugim półroczu właśnie tego roku. Na projekt składały się różne obiekty. To przede wszystkim zbiorniki o głównej funkcji retencyjnej, ale też o różnym charakterze. Część zbiorników to są zbiorniki, które zatrzymują wodę w okresie nawalnych deszczy i później po ustaniu opadu ją odprowadzają. Też są zbiorniki, jest ich większość, gdzie w sposób regulowany woda jest odprowadzana i w części wykorzystana do nawadniania i uzupełniania wody w oczkach wodnych. Część zbiorników to są zbiorniki rozsączające wodę deszczową do gruntu, ale też jest sporo takich drobnych elementów, wydawałoby się, ale bardzo ważnych, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie sieci, czyli wiele urządzeń regulujących pracę sieci, co w efekcie te istniejąca sieć po renowacji plus obiekty służące do retencji i regulatory pracy sieci dają nam wymaganą funkcjonalność systemu deszczowego w mieście. Ważne też jest wykorzystanie wody deszczowej, bo dzisiaj mówimy nie tylko o retencji, ale też o zagospodarowaniu i wykorzystaniu. Mamy 10 przykładów w Bydgoszczy właśnie zagospodarowania tej wody. Pierwszy polegający na zatrzymaniu wody, jej oczyszczeniu i wykorzystaniu do stacjonarnego nawadniania terenów zielonych to przede wszystkim Plac Wolności, Park Kochanowskiego, Skwer Leszka Białego, ulica Odrzańska i ulica Kolbego. W części obiektów będziemy wodę gromadzić w okresie nadmiaru z wykorzystaniem bądź z rozsączaniem czy odparowaniem wody. Będą to takie obiekty jak Park Kazimierza Wielkiego, dalej ulica Artyleryjska, ulica Głębinowa, Tuńczykowa, Łowiskowa na Osowej Górze, gdzie mieliśmy bardzo poważne powodzie jeszcze w ubiegłym roku. Tutaj już ta wypowiedź pana prezesa potwierdza, że projekt był realizowany praktycznie na obszarze całego miasta. Dokładnie tak. Najwięcej tych obiektów realizowaliśmy w Śródmieściu i w centrum, bo tu jest największy poziom urbanizacji, czyli uszczelnienia zlewni i jakby sieć ma najmniejszą wydajność i zdolność retencyjną. To w takim razie dokonajmy teraz tej wstępnej oceny stanu faktycznego. Grudzień już mamy. Jak ta sytuacja wygląda, panie inżynierze, obecnie? Obecnie zrealizowaliśmy wszystkie obiekty objęte projektem pod względem funkcjonalnym. Te obiekty działają, są podłączone do sieci. Pozostały nam jedynie prace, tu należy zaznaczyć, pozostały nam jedynie prace do wykonania, to prace polegające na odtworzeniach i uporządkowaniu terenu. Czyli możemy powiedzieć, że po 31 grudnia tego roku będą już wszystkie ulice w Bydgoszczy przejezdne w powiązaniu z projektem deszczówki. Być może, może się tak zdarzyć ze względu na warunki atmosferyczne, warunki zimowe. No mamy jednak grudzień. Może się tak zdarzyć, że kilka ulic będzie jeszcze nieprzejezdnych, ale będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej ten ruch na tych ulicach przywrócić. Czyli przeważającej części już ulic nie ma śladu po tych inwestycjach, tak to możemy podsumować? Tak, można w ten sposób powiedzieć, że w przeważającej większości lokalizacji obiekty są już zakończone. I jeszcze zostało właśnie to uporządkowanie i dokumentacja tak naprawdę jeszcze. Co się według pana czy pana prezesa złożyło na to, że udało się właśnie doprowadzić ten projekt do takiej sytuacji, o której pan inżynier tutaj przed chwilą mówił? To nie najlepszym słowem jest udało się, bo my nie gramy na loterii.
My jesteśmy ludźmi od zadań, od wykonywania konkretnych rzeczy. Był problem, było niedomaganie, powstał projekt, zorganizowaliśmy zasoby w postaci potencjału wykonawczego firm zewnętrznych, środki finansowe i konsekwentnie te roboty wykonaliśmy i jest rezultat. Także to jest taki układ zadaniowy. Systematycznie również. Dokładnie tak, konsekwentnie, ale przede wszystkim system musi być analizowany w skali całego miasta. Nie można wybrać fragmentu, nawet najbardziej takiego zaniedbanego, bo w pozostałym obszarze nie będzie działać. To nie może być też wybór na zasadzie, no, ktoś tak uważa, czy jakiegoś przypadku, czy dyskusji. To wszystko jest poparte bardzo szczegółowymi, bardzo skomplikowanymi obliczeniami hydraulicznymi. W wyniku tych działań, analizy w skali całego miasta, tak było też z projektem deszczowym. Ta analiza pokazała nam te newralgiczne punkty, jednocześnie pozwoliła wybrać sposób rozwiązania problemów występujących. Dalej analiza ekonomiczna, kosztowa pozwoliła nam zweryfikować i zredukować zakres inwestycji do poziomu akceptowalnego, czyli rozwiązujemy podstawowe, główne problemy w racjonalnie akceptowalnym wymiarze finansowym co do nakładów i później kosztów utrzymania. I takie podejście prezentujemy od zawsze i to jest właściwe podejście przy tego typu infrastrukturze o takiej skali działalności, bo ona musi być funkcjonalna we wszystkich obszarach miasta. Trudno sobie wyobrazić, uporządkować jeden obszar w sposób wyśmienity, doskonały, a pozostałe obszary absolutnie nie. Traktujemy tutaj wszystkie obszary, wszystkich mieszkańców jednakowo. Tych inwestycji jednocześnie było rozpoczętych i realizowanych później w wielu miejscach właśnie Bydgoszczy. To są obiekty, które muszą być zlokalizowane w ściśle określonych miejscach wyznaczonych przez hydraulikę. I to oznacza, że to są ulice najczęściej, czy parkingi, to wtedy mniejszy problem. To oznacza jednocześnie, że no nie da się uniknąć uciążliwości. O czym po prostu też słyszeliśmy cały czas, pan prezes jest to o tym niewykonalne. Mówił i przestrzegał. Czy w krótkim czasie, czy w dłuższym czasie te uciążliwości byłyby. Oczywiście staraliśmy się robić wszystko i nie tylko staraliśmy się, ale uważam, że w wielu przypadkach właśnie tak zoptymalizowaliśmy roboty, organizacje, harmonogramy w relacji do układu komunikacyjnego miasta, żeby zminimalizować i żeby właśnie jak najszybciej te uciążliwości minęły. Jeszcze jeśli mówimy o tym projekcie, zatrzymajmy się przy pewnych terminach, które one są ściśle powiązane, chociażby ten beneficjent. Wytłumaczmy w kontekście tej deszczówki. Warto zaznaczyć, że zawarte umowy z wykonawcami przewidywały realizację umów z wykonawcami na dzień 11 grudnia, ale projekt kończy się tak naprawdę do końca roku i do końca roku mamy czas na to, na rozliczenie tego projektu. Tak? Warto zaznaczyć również to, że my już osiągnęliśmy ten poziom, który umożliwia nam uzyskanie tego dofinansowania przewidzianego projektem unijnym. Tak. Ja chciałbym może uzupełnić, że zakres robót, który jest objęty umową o dofinansowanie z Narodowym Funduszem, tą umowę mamy podpisaną, został w 100% wykonany. I to był termin na te roboty 11 grudnia i w tym terminie te roboty zostały wykonane. Pozostałe roboty odtworzeniowe, porządkujące będą jeszcze wykonywane do końca roku, bo my termin na rozliczenie z Narodowym Funduszem właśnie z tej umowy mamy do końca tego roku, stąd te roboty porządkowe, odtworzeniowe są jeszcze w najbliższych dniach i będą kontynuowane. Jeszcze mamy dział realizacji projektu. Pani kierownik, jak to połączyć z deszczówką? No, dział realizacji projektu jest odpowiedzialny za monitorowanie prawidłowej realizacji projektu zgodnie z zapisami, które są w umowie o dofinansowanie. Tam też jest wskazany beneficjent, czyli ten, który uzyskuje korzyść w postaci dotacji z funduszy europejskich. Ale tak naprawdę beneficjentem tej dotacji jest całe miasto, są wszyscy mieszkańcy, my tylko po prostu realizujemy i wydajemy, realizują obiekty, wydajemy pieniądze zgodnie z zasadami. Dział realizacji projektu cały czas monitorował realizację, ale także jak ta realizacja się zakończy, no, musi rozliczyć ten projekt, musi przygotować wszystkie dokumenty na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawców, zweryfikowanych przez inżyniera kontraktu, który... Czyli przedstawić tak zwaną realizację całego projektu. I wystąpić o środki, o płatność końcową, która najpierw trzeba potwierdzić, że wszystkie wskaźniki, które były określone w umowie, zostały zrealizowane, że osiągnięto wszystkie efekty rzeczowe, ekologiczne. I to upoważnia nas do wystąpienia o środki finansowe. Inżynier kontraktu, pan Jakub Wysocki, cały czas funkcjonował pod tym szyldem. Tak. Jakie obowiązki? Obowiązkiem inżyniera kontraktu przede wszystkim jest nadzór nad realizacją tych prac. Inżynier kontraktu jest tak naprawdę inspektorem nadzoru, ale to nie jest jedna osoba. To jest cały zespół ludzi, to jest kilkanaście osób, które nad tym pracują, żeby zamawiający uzyskał to,
co jest zapisane w umowie z danym wykonawcą. I żeby osiągnąć ten efekt końcowy, czyli osiągnąć realizację projektu zgodnie z wytycznymi określonymi ściśle w umowie. Wytycznymi technicznymi, technologicznymi i tyle. To teraz skupmy się na wykonawcy. Tutaj mamy reprezentanta wykonawców, bo było ich wielu. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę z Pana punktu widzenia i doświadczenia obecnie skłoniło do tego, że Państwo w ogóle do tego projektu przystąpiliście? Na pewno jest to projekt bardzo ciekawy, niespotykany. Jest to pierwsze miasto, które zostało w taki sposób chciało rozwiązać problem z deszczówką, także duże średnice zostały realizowane w trudnych miejscach i dlatego do tego tematu podeszliśmy. I też krótki czas realizacji, a tak jako firma lubimy wyzwania, lubimy je realizować i tutaj możemy powiedzieć, że nam się to udało. Tak? Kosztowało to dużo pracy, zarówno po stronie zamawiającego, jak i po stronie wykonawców, po stronie inżyniera kontraktu również. Byli dla nas dostępni praktycznie 24 godziny na dobę. Decyzje były podejmowane natychmiastowo i dzięki temu mogliśmy w ten sposób i w takim tempie zrealizować pracę w tylu miejscach. Mówi Pan tutaj o wyzwaniach. Które z nich było takim największym? Może jakaś sytuacja, której do tej pory nie doznaliście jako firma, a musieliście się do niej szczególnie przygotować? Wyzwaniem było ustawienie całej logistyki, bo większość prac, które realizowaliśmy jako firma, to było jednak w Śródmieście. Jest tam sporo sieci niezinwentaryzowanych, które były wykonywane wiele lat temu. Także praktycznie każdego dnia pojawił się jakiś problem, ale nie był to problem, którego nie potrafiliśmy rozwiązać i rozwiązywaliśmy go natychmiastowo i działaliśmy dalej. Nie wstrzymywaliśmy robót, tylko po prostu rozwiązywaliśmy problemy na bieżąco, żeby nie było wpływu na czas. A te szczególne przygotowania, jakie sytuacje wymagały? Wykonywanie elementów zbiornika, prefabrykowane elementy, dostawy w trudnych miejscach, takich jak Plac Wolności, Aleja Mickiewicza, 11 listopada, to trzeba było wprowadzić samochody ponadgabarytowe, rozładować je, dokonać montażu dźwigiem, później zabetonować zbrojenie, także to wszystko było jakby w ścisłej jakby urbanizacji i no, wymagało ostrożności i odpowiedniego przygotowania. Organizacja pracy, jak wyglądała? Osoby z tego terenu, czy spoza również, czy tylko spoza? Tak się składa, że ja pochodzę z Bydgoszczy i dlatego bardzo się cieszę, że Bydgoszcz jest pierwszym tym miastem, w którym można zrealizować ten projekt. Firma nasza jest z Podlasia, także zespół był jakby, można powiedzieć, z całej Polski. Tak? Większość pracowników to jednak pracownicy z Podlasia, ale nadzór to są pracownicy z całej Polski. I no też wymagało to od nas dużego zaangażowania. Pracowaliśmy po wiele godzin dziennie, tak aby to sprostać, przygotować i żeby można było te prace realizować w wymaganym tempie. To jeszcze tak dopytam, tak z ręką na sercu, jakie największe trudności Państwo napotkaliście podczas realizacji tego projektu? Czy w ogóle były, mimo wszystko, że ten projekt był bardzo wymagający? No, trudności były pewnie każdego dnia. Ciężko mi teraz wymienić jedną, jakąś konkretną, ale... Jaki charakter miały te trudności ewentualnie? No, tak jak wcześniej mówiłem, niezinwentaryzowane sieci gazowe, tak? Niezinwentaryzowane błędy jakieś tam w pomiarach wrzędnych, tak? Które napotkaliśmy. Musieliśmy szybko jakby zmienić trasę, zmienić spadek kanalizacji, tak? Aby zmieścić się. My realizowaliśmy średnice bardzo duże, 1,60 m rury, tak? To na zewnątrz ta rura ma ponad 2 metry. To trzeba było gdzieś tam to umiejscowić, tak żeby to odpowiednio działało i było zgodne też ze sztuką. Pogoda nie przeszkadzała, bo potem był listopad, teraz mamy zimę, grudzień. No tutaj teraz już w grudniu to właściwie finalizacja nastąpiła tych prac, ale wcześniej? Lato było jak najbardziej, sprzyjała nam pogoda. Teraz troszeczkę w grudniu nas zima, powiedzmy, zaskoczyła, bo dawno nie było takiej zimy, gdzie były mrozy i śnieg na początku grudnia. Ale teraz jest aura łaskawa, która pozwoli na wykonanie odtworzeń, uporządkowanie terenu, tak żeby przez okresem świątecznym tych utrudnień dla mieszkańców było jak najmniej. Widzimy właśnie też te zdjęcia już historyczne, jeszcze letnie, kiedy te inwestycje były realizowane pełną parą. Panie inżynierze, jak Pan patrzy globalnie na wykonawców? Jak Pan dzisiaj ich oceni? To jest ocena jak najbardziej pozytywna. Stwierdzamy, że wybraliśmy profesjonalistów, po prostu profesjonalnych wykonawców, ambitnych na pewno, podołali wyzwaniu. Zadanie było na pewno trudne, bo należy zaznaczyć, że pod względem koordynacji to było 8 wykonawców w całej lokalizacji, 18 kontraktów, 8 wykonawców, więc sama koordynacja między tymi wykonawcami plus jeszcze koordynacja zadań własnych Zarządu Dróg Miejskich i z Zarządem Dróg Miejskich i Wydziałem
mienia i geodezji i gospodarki i też Wydziału Gospodarki Komunalnej, to było wyzwanie, ale daliśmy radę. Dużo było telefonów do Pana każdego dnia? Troszkę było. Troszkę było. To troszkę to znaczy ile? Trudno ocenić tak naprawdę ilość tych telefonów, bo to nie tylko ja odbierałem te telefony, ale staraliśmy się po prostu odpowiadać solidnie i też na każdy telefon. Może nie zawsze się udawało z racji tej ilości dodzwonić do nas w pierwszej chwili, ale... To też świadczy o tym, że ta komunikacja tak, jak najbardziej się tutaj udawała w tym kontekście, że było pytanie i była odpowiedź, tak, czyli ta współpraca była. Panie prezesie, jak pan widzi dzisiaj wykonawców? Tak jak tutaj inżynier ocenił, zatrudniliśmy zawodowców, profesjonalistów, którzy profesjonalizm mieli na każdym odcinku. Od przygotowania oferty, poprzez już później kontrakt, ale logistykę, dostawę materiałów, maszyn, urządzeń i wszystkie te prace wykonywane w bardzo trudnych warunkach. To po prostu był pierwszy warunek. Dalej oczywiście koordynacja, którą realizował inżynier kontraktu, ale też zaangażowanie i współdziałanie naszych pracowników, bo my w wielu miejscach, praktycznie w każdym miejscu wspieraliśmy naszych wykonawców w realizacji robót, ale też pomoc ze strony i wsparcie ze strony miasta, ze strony Zarządu Dróg Miejskich. To wszystko razem dało ten potencjał i te możliwości, te uwarunkowania zadziałały w taki sposób, że cel osiągnęliśmy. Za chwilę do naszej rozmowy powrócimy. Na ulicy Kardynała Wyszyńskiego, na wysokości ulicy Chodkiewicza, w ramach projektu i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej budowany był kanał metodą tunelingu. Na czym ona polega i dlaczego była stosowana w tym miejscu? Przypomnijmy sobie jeszcze ten moment. Metoda mikrotunelingu, którą stosujemy przy wykonaniu tej kanalizacji deszczowej, polega na jednostopniowym wciskaniu rur betonowych w trakcie wiercenia i urabiania urobku przez maszynę. Maszyna z przodu, tak zwaną tarczą skrawającą, urabia grunt rodzimy, który jest hydraulicznie transportowany na separatory i części stałe na tych separatorach są odwożone wywrotkami na wysypisko, natomiast tak zwana płuczka wraca do obiegu i w ten sposób właśnie kolejne centymetry, metry kanalizacji wykonujemy. Na budowie znajdują się dwie maszyny wiercące. Jedna wierci na odcinku pomiędzy ulicami Kamienną a Powstańców Wielkopolskich, natomiast druga na odcinku pomiędzy ulicą Kirii Skłodowskiej a Powstańców Wielkopolskich. Ze względu na to, że prace na kontraktach związanych z kanalizacją deszczową są zlokalizowane głównie w centrach miast, w związku z tym ta metoda mikrotunelingu ma coraz powszechniejsze zastosowanie ze względu na to, że nie musimy wykonywać na całej długości kanalizacji wykopów, a jak wiadomo w centrach miast, które są mocno zurbanizowane, jest bardzo dużo infrastruktury podziemnej, która niestety kolidowałaby w trakcie wykonywania wykopu metodą tradycyjną. Tak to wygląda w dużym skrócie. Również pana firma wykonywała taką metodą mikrotunelingu pracę tutaj też na obszarze Bydgoszczy, jeśli chodzi o projekt deszczówki. Jak istotna jest ta metoda z punktu widzenia i praktyki, ale też i szybkości realizowania takiego zadania? My realizowaliśmy odcinek wzdłuż ulicy Sułkowskiego pomiędzy ulicą Dwernickiego a ulicą Kamienną, 226 metrów. Jest przygotowanie bardzo ważne do tej metody. Trzeba przygotować komorę startową, komorę odbiorczą. Później należy rozstawić wszystkie elementy potrzebne do mikrotunelingu, wprowadzić głowicę i właściwie jak już prace będą rozpoczęte, to są prowadzone w trybie 24-godzinnym. Jak już głowica idzie, to wiercimy non-stop, aż dojdziemy do komory odbiorczej. Tempo pracy jest zależne od gruntu, jaki występuje. A tutaj jak było? Akurat na ulicy, wzdłuż ulicy Sułkowskiego był bardzo dobry grunt, bo tam były głównie piaski, czyli tej płuczki musiało być mniej dawane i głowica mogła iść w dobrym tempie. Tak? Także prace zostały wykonane dość szybko, później należało zdemontować komory startowe, komory odbiorcze, wykonać w tych miejscach studnie docelowe, które zostaną już do eksploatacji, no i uporządkować teren. Jak doszło do tego, że taka metoda również tutaj w Bydgoszczy została zastosowana? Mówię również, aczkolwiek z tego, co też się orientowałam, w Polsce jeszcze nie za często jest ta metoda wykorzystywana w takich inwestycjach. Tak, nie jest za często ze względu na jej wartość, na koszt właściwie wykonania realizacji tych prac. Tu należy zaznaczyć jedną rzecz, że akurat w ulicy Wyszyńskiego ułożyliśmy 1,5 kilometra kanału o średnicy 1600.
tej średnicy kanały nie były układane w Bydgoszczy od lat 70. A układanie tego typu kanału taką metodą tak naprawdę nigdy nie odbyło się w Bydgoszczy w tej skali, w tej wielkości. Takie metody pozwalają na zwiększenie tempa, na mniejszą uciążliwość dla mieszkańców, bo jednak biorąc pod uwagę chociażby przykład Wyszyńskiego, to jest kanał układany na głębokości od 5 do 7, 8 metrów nawet, zakończony podczyszczalnią wód deszczowych. Z tej głębokości wydobycie wykopów, wydobycie ilości mas ziemnych, to jest ogromna ilość, tak? I to nie mówimy tylko o wydobyciu i z jakimś tam składowaniu obok wykopu tej ziemi, ale też o częściowym wywiezieniu i przywiezieniu tego urobku, co znacząco by wpłynęło na uciążliwości dla mieszkańców, na blokady ruchu, bo to są po prostu ogromne ilości mas ziemnych. Też takie metody pozwalają na zwiększenie tempa realizacji prac. Drugim takim przykładem na pewno jest ulica Jagiellońska-Krakowska. Tam zrobiliśmy, nie powiem udało się, ale po prostu dzięki właśnie tej koordynacji pracy, przyjęciu tej metody bezwykopowej, te prace zostały wykonane miesiąc przed terminem. I uruchomiliśmy ulicę Jagiellońską miesiąc przed umownie wskazanym terminem. Byliśmy z kamerą, rejestrowaliśmy też ten moment. Panie prezesie, co dalej w takim razie? Prace tak de facto zostały zakończone w ramach tej deszczówki. Co teraz? Teraz jest etap kompletowania dokumentów ze strony wykonawcy, ze strony inżyniera i ze strony działu realizacji projektu. Te dokumenty są ściśle określone w kontrakcie i skompletowanie do końca miesiąca, co jest oczywiście już teraz łatwe i proste, bo mamy roboty wykonane, pozwoli nam na złożenie raportu końcowego do Narodowego Funduszu i tym samym potwierdzenie, że zgodnie z umową program został wykonany, nie utraciliśmy ani grosza z przyznanego nam dofinansowania. I do tych pieniędzy za chwilę przejdziemy, a teraz przypomnijmy sobie w ogromnym skrócie jeszcze podpisywanie umów, ale też i inwestycje, które były realizowane w Bydgoszczy w ramach deszczówki. Panie prezesie, przypomnijmy, ile pieniędzy pochłonął ten projekt. Tak, projekt o początkowej wartości 258 milionów złotych z dofinansowaniem na poziomie 155 milionów złotych zakończył się wyższą kwotą, czyli wartość projektu na dzisiaj to jest 296 milionów złotych, z czego dofinansowanie kwota 175 milionów złotych. Chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż Narodowy Fundusz w uznaniu dotychczasowych, przygotowanych i skutecznie, konsekwentnie realizowanych przez Miejskie Wodociągi projektów, ale przede wszystkim na umiejętność rozwiązywania problemów i prawidłowego wykonywania programów i prawidłowego wydatkowania środków przyznał bydgoszczanom dodatkowe 20 milionów złotych na sfinansowanie kosztów tego projektu. Tu była potrzeba uzupełniającego dofinansowania ze względu na wyższe koszty, jakie planowaliśmy. Po pierwsze, po drugie, te środki zostały przyznane beneficjentowi, który gwarantował ich wydatkowanie, prawidłowe wydatkowanie, a my w ocenie Narodowego Funduszu takie gwarancje spełnialiśmy, stąd to dofinansowanie trafiło do Bydgoszczy.
Ten bonus na ile pomógł, ułatwił te realizacje? Niższe koszty finansowe, 20 milionów złotych to jest spora kwota, o to jesteśmy bogaci, także możemy środki, które planowaliśmy na ten cel przeznaczyć na inne równie ważne potrzeby, które inwestycji różnorakich, które będą służyły mieszkańcom Bydgoszczy. Mieszkańcy nie po raz pierwszy są jakby świadkami tego, że wodociągi korzystają z różnego wsparcia unijnego. Wcześniej też tak było, pani kierownik. Tak. Dajmy przykłady. No, wodociągi pozyskały, zrealizowały projekty łącznie również z tym projektem, o którym w tej chwili mówimy, na ponad 1,5 miliarda złotych, z czego 700 milionów dofinansowania uzyskaliśmy z Unii Europejskiej środków, tak? Bez tego na pewno takie inwestycje, przepraszam, nie mogłyby być zrealizowane, bo takich środków byśmy nie posiadali i na pewno nie w tym okresie czasu, tak? Bo te inwestycje trwały od 2000 roku. W tej chwili mamy 23, tak? Pierwsze projekty kończyły się w 10 roku, następne w 13, no i teraz ten tutaj w 23 roku. Też bym chciała jeszcze dodać, że zaczynaliśmy kończyć ten projekt po przerwie, to przede wszystkim mówiliśmy, że na pewno nie utracimy dofinansowania, tak? Że zrealizujemy ten zakres i tego dofinansowania nie utracimy, a tak jak tutaj pan prezes wspomniał, mało, że nie utraciliśmy przyznanego dofinansowania, to jeszcze pozyskaliśmy dodatkowe środki, tak? Także to należy podkreślić. A z czego wynika to postawienie na Unię w tak szerokim zakresie? Pani redaktor, inwestycje w ochronę środowiska są inwestycjami kompletnie nieopłacalnymi, ale one są niezbędne ze względu na to, że chcemy żyć w czystym środowisku. Chcemy mieć czystą wodę w kranie i czyste środowisko, czyli stąd oczywistą rzeczą jest pomoc publiczna, czyli pomoc albo środków z budżetu państwa, albo w tym przypadku pomoc z budżetu Unii Europejskiej, też de facto z budżetów państw. Taka jest zasada finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska, z wodociągami, właśnie z kanalizacją czy z kanalizacją deszczową, bo w każdym innym przypadku te inwestycje by albo nie powstały, albo ich koszty, ze względu na koszty finansowe, byłyby nie do udźwignięcia przez korzystających przez mieszkańców. Taki jest mechanizm powszechny, nie tylko w Polsce, w Unii Europejskiej, on na świecie tak funkcjonuje. Tutaj też no, mówimy o latach 2000 i do dzisiaj, ale też wcześniej, jak dobrze pamiętam, wodociągi również korzystały z takiego wsparcia zewnętrznego. Takie inicjujące programy, takie przedakcesyjne, fundusz FARE między innymi, tak. Ale to były nieduże kwoty, na przykład na wyposażenie urządzenia oczyszczalni ścieków Fordon i to tylko część urządzeń. Natomiast wcześniej nie było takich dotacji. Przed zmianą systemową, przed zmianą systemową przed 89 roku po prostu państwo polskie finansowało i realizowało inwestycje związane z wodociągami, z kanalizacją, z oczyszczalniami ścieków. W momencie, kiedy staliśmy się częścią gospodarki rynkowej, weszliśmy w ten obszar właśnie gospodarki rynkowej, no to zaczęły funkcjonować właśnie te mechanizmy. To jest bardzo ważne, żeby te mechanizmy były oparte o prawidłowy rachunek ekonomiczny, żeby inwestycje były prawidłowo przygotowane, żeby one były optymalne, żeby były mimo tego deficytu w sensie opłacalności, żeby one były jak najtańsze, jednocześnie osiągały zakładane cele. Dlatego ta formuła, którą stosujemy chwilę jeszcze, parę lat przed akcesją, czyli fundusz FARE w szczególności, czy fundusz WISPA, w którym miejskie wodociągi jako pierwszy beneficjent uczestniczyły i do tej pory ten mechanizm zapewne będzie funkcjonował przez następne dekady, bo on po prostu jest prawidłowy. Przede wszystkim na to, że jest skuteczny, optymalnie rozwiązuje problemy, buduje infrastrukturę służącą mieszkańcom tych czy innych miast, ale przede wszystkim jest to mimo wszystko przy tym nieopłacalności tych inwestycji, ten rachunek ekonomiczny jest tutaj zachowany na tym poziomie właśnie akceptowalny. Czy przykład wodociągów, które pozyskają choćby teraz te ostatnio unijne środki, to przykład na to, że łatwo te środki pozyskać, czy przykład na to, że wodociągi są dobrze do tego przygotowane? Łatwo nie jest pozyskać. Przede wszystkim to drugie, czyli trzeba być dobrze przygotowanym. Trzeba potrafić zdefiniować problem, znaleźć rozwiązanie i to wielowariantowe. Trzeba przeprowadzić rachunek ekonomiczny. Tak jak w przypadku projektu deszczowego, bardzo skomplikowane, wiele lat trwające obliczenia hydrauliczne i jakby spełnienie też kryteriów warunków, bo to nie jest tak, że pieniądze są przeznaczone na cokolwiek. One są ściśle dedykowane. One mają wspierać i wspierają bardzo ważne przedsięwzięcia. W przypadku projektów deszczowych wspierają co? Retencję. I my, bo to jest prawidłowe od strony techniczno-technologicznej, od strony hydrauliki. My tak do tego podeszliśmy i właśnie projekt zrealizowaliśmy pod kątem inwestycji w retencję, czy żeby ten najsłabszy element systemu poprawić. Czyli jednocześnie spełniliśmy kryteria tego programu, który wskazywał, że priorytetem są i najwięcej można dostać punktów, najbardziej punktowane są inwestycje związane z retencją wody deszczowej.
I jeszcze chcę teraz wrócić do tego właśnie projektu deszczowego. Tutaj już pan prezes nadmienił, że teraz właściwie przychodzi taki moment rozliczania. Panie Jakubie, jeśli chodzi o pana zakres obowiązków, jak to rozliczanie będzie wyglądało? Przede wszystkim odbiór robót formalny, naprawdę, tak? Czyli przygotowanie, weryfikacja tych dokumentów, które przygotowuje wykonawca i przedstawienie ich zamawiającemu, w tym przypadku tutaj do koleżanki Marioli, przedstawienie, stworzenie wręcz tych dokumentów, takich protokołów odbioru, dokumentów też do umożliwiającej dokonanie płatności. Panie inżynierze, z punktu widzenia wykonawcy, co teraz musicie zrobić? No też właśnie trwają prace odbiorowe. Przekazujemy zamawiającemu infrastrukturę, którą wybudowaliśmy. Musimy dokonać jej przeglądu, no i uporządkować teren oraz wykonać odtworzenia terenu. Czy to jest asfalt, czy są to tereny zielone. Należy to wszystko wykonać i uporządkować i zakończyć pracę. Czyli te zadania są jeszcze przed wami? No, zadania związane z odtworzeniem i przekazaniem infrastruktury do zamawiającego, tak. A co jeszcze, a co już macie za sobą w tym momencie? Zrealizowaliśmy wszystkie obiekty i kanalizacje w ulicach, łącznie w 26 miejscach. I wszystkie prace zostały zakończone i umożliwiają funkcjonowanie tego systemu kanalizacji deszczowej. Także to, co było powiedziane na początku programu, system działa, należy teraz uporządkować teren i odtworzyć. To kiedy tak na dobre firma pożegna się z Bydgoszczą? Mam nadzieję, że na dobre to nigdy. Bo ale liczymy... w tym kontekście, ja tutaj już nie wnikam, jakie macie później plany, jeśli chodzi o współpracę z wodociągami, ale w tym zakresie... Podejrzewam, że to będzie początek przyszłego roku, tak? Będzie teraz przerwa świąteczna, wiadomo, że wszyscy potrzebujemy chwili też, żeby spędzić z rodziną i później wrócimy po nowym roku i formalnie zamkniemy ten projekt. Bo ta rozłąka z rodziną jednak tutaj też była, prawda? Ja akurat byłem na miejscu, można powiedzieć, bo mieszkam pod Bydgoszczą, ale ja wyjeżdżałem do pracy, to wszyscy w domu spali i jak wracałem, to też już spali. Także tak to wyglądało w ostatnim pół roku. Szybko. Jeszcze zapytam panią kierownik. To dokończenie tego projektu deszczowego, tutaj ta finalizacja, z pani punktu widzenia teraz? No to dla nas się zaczyna najgorętszy okres. Początek. Bo, tak, bo znaczy cały czas było gorąco, bo wiadomo, czas na realizację tej końcówki programu był krótki i wymagało to dużo pracy ze strony wykonawców i tak jak i naszej. No a w tej chwili czekamy na dokumenty od inżyniera potwierdzające zakończenie. Tutaj wykonawca również musi dostarczyć dokumenty, które potwierdzają, że obiekt można użytkować. To wydają inspektorzy powiatowi czy wojewódzki. Sporo tych dokumentów podejrzewam będzie? No sporo. No, sam fakt, że jest 71, teraz końcówka 71 zadań projektowych, ale tych obiektów w zadaniach projektowych jest więcej, bo czasami zadanie projektowe obejmuje i zbiornik, i retencję, i jakieś elementy regulacji sieci, które na każde trzeba pozyskać taką decyzję. I wszystko udokumentować należy, wszystko trzeba udokumentować. Za tym idą rozliczenia wykonawcy, które przedstawia inżynierowi. Inżynier wystawia świadectwo płatności. Następnie wykonawca wystawia fakturę. My tą fakturę musimy szybko zapłacić, wystąpić o refundację środków i te wszystkie elementy potwierdzić. Także to pracy jest mnóstwo. Ona jeszcze będzie, raport końcowy musimy złożyć. Znaczy dokumentowanie musi się zakończyć w tym roku, w tym miesiącu, a złożenie raportu w styczniu przyszłego roku, także tego czasu jest niewiele. Macie ogromną pracę tutaj do wykonania. Także ogromną pracę i te święta będą bardzo krótkie, na pewno przygotowania też będą krótkie. Ale trzeba po prostu. Ale trzeba. Panie prezesie, to teraz spójrzmy jeszcze na te efekty dla mieszkańców. Jakie ten projekt przyniesie? Tak, to te efekty my już obserwowaliśmy. Przypomnę Osową Górę ubiegły rok, gigantyczną powódź miejską i przerażenie u wszystkich, co może oznaczać właśnie taka sytuacja. Zrealizowaliśmy zbiorniki, aż 6 w tym obszarze. Mieliśmy test prawidłowości rozwiązań, lokalizacji tych zbiorników i podobna ulewa w sierpniu miała miejsce. Nie było żadnych konsekwencji, bo zbiorniki się wypełniły, przejęły nadmiar wody. Taki jest ich cel, czyli nie ma lepszego potwierdzenia, że tak należało i że to będzie w podobny sposób służyć mieszkańcom nie przez rok, dwa, przez kilka pokoleń. Patrząc na korzyści inne, według analiz, które prowadziliśmy i w powiązaniu z wynikami pomiarów i rzeczywistych zdarzeń, 75 km ulic Bydgoszczy zagrożone było podtopieniem, zalaniem.
3,5 tysiąca budynków. 3,5 tysiąca budynków było zagrożonych podtopieniem i zalaniem. Szkody, teraz tak nie będzie. Szkody jakie powstałyby, gdyby tego projektu nie było, to jest kwota oszacowana przez specjalistów na poziomie 450 milionów złotych. I tak jak pani powiedziała przed chwilą, tych szkód już nie będzie, bo system jest na to przygotowany, jest odporny i taki system wykonaliśmy i ten system oddajemy jako mieszkańcom sobie do użytkowania przez co najmniej, tak jak powiedziałem, jedno, dwa pokolenia. Mówimy tutaj o zakończeniu prac, to w takim razie ten system, on już działa, zacznie za chwilę działać? Cały czas działa, pani już redaktor, działa. Bo na początku, przed wykonaniem jakichkolwiek prac, działał system istniejących kanałów z ogromną, długą listą niedomagań. Pierwsze, co zrealizowaliśmy, to renowację sieci, która mocno poprawiła przepustowość sieci, a tak naprawdę tym najważniejszym działaniem była budowa zbiorników, która pozwoliła na retencję, zatrzymanie wody w tych miejscach, gdzie jest właśnie nadmiar. Owa wspomniana osoba góra, budowa zbiorników w tych węzłach przejmuje wodę i teraz dzisiaj mamy kompletny system, czyli istniejące stare kanały w części po renowacji, plus zbiorniki retencyjne o różnorakich funkcjach, jak mówiliśmy, ten system jest kompletny i on działa i będzie działał w sposób skuteczny i sprawny. Mówimy tutaj o zakończeniu tych prac. Jak pan prezes patrzy tak z perspektywy czasu na te miesiące realizacji deszczówki, projektu deszczowego w Bydgoszczy, jakie wnioski przede wszystkim? Jakie doświadczenie? Doświadczenie jest, że dobra organizacja, dobre współdziałanie, koordynacja i dobre przygotowanie projektu przede wszystkim, bo ten etap przygotowania, planowania, obliczenia, projekty to trwało kilka lat. Sama realizacja, tak tutaj widzimy tego elementu, tej części, to było raptem pół roku czasu, ale też dobrzy partnerzy do współpracy. Instytucja inżyniera, stąd my mamy inżyniera w ramach organizacji naszej spółki. Nie mamy zewnętrznego, to poprawia efektywność, skuteczność działania inżyniera i nadzoru i szybkość podejmowania decyzji w trudnych momentach. Dział realizacji projektu doświadczony przez dwie dekady. Pani kierownik prowadzi dział już od kilkunastu lat. Dział doświadczył przez dwie dekady i zebrał doświadczenia, umiejętności, jak takie projekty prowadzić. No i partnerzy najważniejsi, wykonawcy, którzy wykonali i wykonują te ciężkie prace w trudzie i w mozole. Szczególnie trzeba docenić, zauważyć i uszanować ciężką pracę robotników, którzy pracowali po kilkanaście godzin dziennie. Nawet w nocy, panie prezesie, nawet w nocy, też takie żeby ten rezultat był. I to jest w całości, daje ten rezultat, daje ten efekt. Oczywiście doświadczenie jest konkretne. Myśmy byli doświadczeni przed tym projektem, bo gdyby nie było tego doświadczenia i tych umiejętności, tego projektu by nie było. Także my mieliśmy pewność, że podejmujemy się dzieła, które wykonamy. Tak jak zresztą deklarowałem wcześniej w tym studio, zobowiązanie podjęliśmy i je wykonaliśmy. Także oczywiście przed nami potencjalnie kolejne inne nowe projekty. Spółka, organizacja jest gotowa na ich podjęcie, na ich realizację i to jest doświadczenie, o które jesteśmy bogaci, które zapewne przyniesie korzyści w przyszłości przy jeszcze lepszej organizacji tych przedsięwzięć inwestycyjnych i realizacji takich skomplikowanych programów. No i mieszkańcy Bydgoszczy odetchną i to też i przed świętami, ponieważ te ulice już stają się bardzo takie przelotowe i już nie ma tych inwestycji na nich. Tak, no dziękowaliśmy, przepraszaliśmy, mieszkańcy generalnie mają wyrozumiałość, mają świadomość wartości tego projektu, to jest ogromna wartość na przyszłe pokolenia, bo nie dość, że stwarzamy warunki do lepszego życia w mieście, bliżej przyrody, bliżej natury, zdrowe, ekologiczne, też stwarzamy warunki do rozwoju miasta jako takiego. I to nie jest chwilowe, to jest naprawdę, jak już mówiłem, na pokolenia i to jest ogromna wartość, z której będziemy się cieszyć. I ten bydgoski projekt jest póki co jedynym projektem w Polsce. To jest ocena Narodowego Funduszu i Ministra Środowiska, który rozwiązuje tą problematykę w skali całego miasta i realizuje w pełni cele strategii Unii Europejskiej i rządu polskiego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i uczynienia miast odpornym na zmiany klimatyczne. My jesteśmy gotowi. Pytają samorządy inne? Pytają. Mamy bardzo wiele wizyt i prezydenci, i szefowie wodociągów, i samorządowcy wodociągowcy przyjeżdżają pytać, jak to się robi, mówiąc tak w skrócie. My oczywiście chętnie dzielimy się doświadczeniem, bo możemy tylko to przekazać i tam może być to też podobne bogactwo, jak to jest u nas. Też opisaliśmy nasze doświadczenia w poradniku. Także dla fachowców, dla inżynierów jest poradnik pisany, dokument, który pomoże zapewne przygotować podobne projekty. Spotkaliśmy się przed świętami. W takim razie proszę o po jednym zdaniu chociaż życzenia świąteczne. Panie inżynierze. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Bydgoszcza. A czego przede wszystkim by pan ze swojego punktu widzenia i doświadczenia, chociażby w kontekście tej deszczówki, życzył? Nawet nie w kontekście deszczówki, po prostu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Panie inżynierze. No to ja bym życzył tego, żeby w końcu te utrudnienia, które były związane z tą budową, one trwale jakby odeszły od mieszkańców i mogli poruszać się sprawnie po mieście, żeby nie musieli stać w korkach, nie musieli tracić swojego czasu, żeby mogli więcej tego czasu spędzać z rodziną.
i właśnie na to, żeby poświęcili czas ten świąteczny, żeby właśnie w spokoju, w atmosferze rodzinnej spędzić święta, odpocząć i wrócić z nowymi siłami w nowy roku. Pani kierownik. Ja dołączam się do życzeń, to żeby powiedzieli koledzy, bo właściwie nic dodać, nic ująć. Nie chciałabym czymś czegoś psuć. Pominąć na przykład, tak? Albo pominąć, tak, wszystkiego najlepszego. Panie prezesie. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować mieszkańcom Bydgoszczy za cierpliwość, za wyrozumiałość, za tą szansę, którą państwo dali. Przepraszamy za te utrudnienia, które były nieuchronne, ale powstała wartość, którą będziemy się cieszyć, która nam będzie przynosiła korzyści. Także wszystkim bydgoszczanom bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też pracownikom miejskich wodociągów, którzy nad tym projektem pracowali, przygotowując go. Wszystkie czynności formalne, przetargi, wykonawcy i problemy z realizacją tych kontraktów, za zaangażowanie, za fachowość i za determinację w realizacji projektu i osiągania założonych celów. Też chciałbym podziękować wykonawcom, firmom szefostwa, ale też inżynierom, którzy na miejscu nadzorowali, średniemu szczeblowi, czyli majstrom, którzy na co dzień te roboty prowadzili, nadzorowali, pilnowali, w szczególności tutaj ukłon, bo ja wiem, na czym ta robota polega, znam ją z autopsji, widziałem w wielu miejscach, jak ci ludzie ciężko pracowali. Naprawdę niewielu by się podjęło wykonywać taką pracę, także szacunek i uznanie dla pracowników firm wykonawczych, którzy w trudzie, w bardzo szybkim tempie i profesjonalnie te roboty wykonali. Chciałbym też podziękować panu prezydentowi za wsparcie i zarządowi dróg miejskich, za elastyczność, współpracę, współdziałanie, co na pewno spowodowało, że w wielu miejscach te uciążliwości były mniejsze. Bardzo dziękuję. A na święta zapomnijmy o tym, co było. Patrzmy do przodu, bo tylko to możemy kształtować, bo patrzę o doświadczenie. Zapomnijmy szybko o tym, o tych niedogodnościach i będziemy się cieszyć tymi wartościami, które nam ten projekt przyniesie, nam, naszym dzieciom, naszym wnukom. Wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności o Nowym Roku. I my do tych życzeń, myślę tutaj o całym zespole, który dzisiejszą debatę Woda Bydgoska przygotował. Oczywiście się dołączamy, a życzymy w szczególności rodzinnych i zdrowych świąt. Do zobaczenia.